Witam serdecznie wszystkich. Wybiła godzina 19. Zaczynamy webinar na temat SkyWorld Community. Nowa technologia przyszłości. Na pierwszej kolejności chciałbym przedstawić promocję, jaka jest obecnie w firmie Step Up 2021. Ta promocja została wprowadzona w związku z zaistniałą sytuacją na świecie, tak zwaną pandemią. Kierownictwo projektu prowadziło to, żeby dać szansę innym inwestorom na zwiększenie udziałów, również dla nowych inwestorów, żeby mogli zakupić po promocyjnej cenie pakiety, które wyglądają następująco. Jest to progresywny wzrost dyskonta. Wpłacając 1 do 50, 1 do 90. Wpłacając pierwszą ratę mamy 1,20. Jeżeli płacimy $600, czyli rozbite mamy po $50 inwestycja miesięczna. Mamy 28 000 udziałów ogólnie przy wpłacie pełnych 12 rat. Jeżeli wpłacamy $100, wpłacając $1200 mamy 108 000 udziałów. Na 12 miesięcy tu jest wyższy współczynnik 1 do 90. Trzeba pamiętać przy tej promocji, że musimy co miesiąc w terminie wpłacać, żeby się nie zatrzymać na określonej racie. Jeżeli się spóźnimy, przy 5. racie mamy wpłacone 4 raty, wtedy dostajemy współczynnik 1,27. Jak tu widać, ostatnie współczynniki, czy 11 rata, 12, wtedy jest pełne 1 do 90. Pokrótce się przedstawię. Krzysztof Dawidiuk, własna działalność gospodarcza od 1995 roku, inwestor i partner SWC, w skrócie SkyWorld Community, w tym będę się używał skrótu SWC, od 2018 roku. W 2019 przeszliśmy z grupą polską i nie tylko, z całego świata, tak zwany 3D Coaching Biznes, szkolenie ambasadorów SWC. Tu już na ukończeniu całe nasze szkolenie było online i offline. Trwało 9 miesięcy. Na zakończenie w tamtym roku w Dubaju cała nasza grupa z członkiem zarządu Jewgienijem Kudraszowem, naszą panią dyrektor i pozostali uczestnicy. Jakie są problemy współczesnego świata, jeżeli chodzi o transport? Przeciążenie transportowych, brak zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska, wysokie zużycie energii. To są 4 najbardziej i największe problemy dzisiejszego transportu. Jakie jest rozwiązanie? Dlaczego powstała firma transportowa SkyWorld Community? Patrząc na ten slajd, jest to Centrum Innowacyjne Skyway w Parku Budowy Rozwoju w Szardży koło Dubaju. Jest to futurystyczny widok, tak będzie wyglądało. Cały kompleks to jest największy w tym regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, w którym testujemy nasz transport i logistykę. Tak będzie docelowo wyglądało, a obecnie jest już na tym etapie, pierwsza trasa zbudowana do testów, do testów kolejki miejskiej, czyli tak zwane unibusy. To są realne zdjęcia z Szardży. Tropic Unicar, tak wygląda właśnie trasa zbudowana właśnie w Szardży. Tutaj mamy otwarcie w 2019 roku, czyli rok temu w październiku, nasz twórca Anatolij Junicki i przedstawiciel rządu Emiratów Arabskich. Tutaj na następny slajd na wystawie, gdzie już jest pokazany w środku, jak się tutaj przesiąść, można było usiąść do naszych unibusów. To są zdjęcia z fotomontażu. Tak w przyszłości będą wyglądały trasy, czy to na pustyni, czy w innych regionach krajów Afryki, czy Północnej, czy Bliskiego Wschodu. Jest to niesamowite, że my możemy uczestniczyć w tym projekcie. Tu została, następny slajd, została podpisana umowa na budowę. Przedruk jest z prasy i tak tu właśnie jest wstępnie, będzie wyglądała trasa w Dubaju, 15 km, która będzie miała 21 przystanków. To są zdjęcia już realne, zrobione w Szardży, gdzie jest budowana następna trasa do testów, gdzie będą testowane następne unibusy do transportu strunowego. Tak wygląda właśnie w rzeczywistości. A to zdjęcie, taka ciekawostka, pierwszego właśnie na terenie Szardży zbudowanego drewnianego domu, bo w Emiratach nie ma możliwości, ale nasza firma dostała zgodę na zbudowanie drewnianego domu i tu już jest zieleń, czyli ekologia i drewniany dom. Tam będzie się mieściło biuro w Szardży. I przedstawię pokrótce naszego twórcę, Anatolij Eduardowicz Junicki. Od 40 lat już miał wizję jako inżynier, filozof można powiedzieć i wielki wynalazca. Chciał stworzyć coś ponad właśnie ziemią, transport tak zwany strunowy, gdzie już miał wizję pierwszego pojazdu, jak tu widzimy tego Ziła, na szynach, do kosmicznego pojazdu obok, gdzie będą opasane cały tak zwany świat transportem strunowym Anatolija Junickiego. Jego znamienne słowa: tworzymy przemysł transportowy i infrastrukturalny, który nie jest gorszy i nie ustępuje takim branżom jak lotnictwo, kolej i transport drogowa. Czyli musi być cel i tak jak mówiłem, od 40 lat Anatolij Junicki go realizuje i teraz to już jest, tak jak wcześniej było na slajdach pokazane, że to już się spełnia, jego właśnie wizja. Żeby wprowadzać transport, trzeba mieć dostęp do wszystkich badania, certyfikaty. To są jedne z certyfikatów, które dostaje firma do wdrożenia unibusów. Tutaj następny certyfikat, który firma ma, który już dostała. ISO 9001-2015 do transportu strunowego. Następne certyfikaty, zezwolenia, które są nadawane, żeby wszystko było wprowadzane, było legalne, bo wszystko musi być certyfikowane. Chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo jezdne. To wszystko dostaje i to najważniejsze, że dostajemy same laury. Firmy niezależne badają to i dostajemy certyfikaty. Tu u góry jest dyplom za innowacyjność i to jest nadane w Gdańsku, w Polsce. Można to sprawdzić. Mamy to dostęp. Jeżeli jesteśmy już udziałowcami, inwestorami, możemy to zobaczyć na swoich back-office'ach. Tu mamy pokazane to jest obok Mińska Białoruskiego, Marina Horkę, tak wyglądał plac do testów. W 2015 zostało przekazane, to był kiedyś poligon, poligon i został przekazany teren, żeby testować nasze unibusy, trasy, na których są teraz budowane trasy. W 2016 tak, a obecnie już mamy, możemy się pochwalić naszym budynkiem, który jest zakupiony, gdzie wiadomo, że inżynier, nasz twórca sam by tego nie wdrożył, musi mieć za sobą silną ekipę i ma taką, są to inżynierowie, którzy współpracują w firmie Skyway. Został niedawno zakupiony cały ten budynek, gdzie jest wdrażane i obliczenia i wszystkie możliwości, jakie są potrzebne do pracy inżynierów. Tutaj mamy już obecnie w 2019, tak jak było tam w 2016, gołe pole. Jak to u nas w Polsce jest, tu było ściernisko, a będzie San Francisco, także tutaj jest było gołe pole, a teraz już są testy, gdzie są rozbudowane cała infrastruktura do testów wagonów, które będą jeździły na całym świecie. To już jest fabryka w Mińsku, to są hale produkcyjne, gdzie są składane unibusy z lekkich materiałów, które przechodzą wszystkie testy, żeby nasz transport był bezpieczny i zgodny z wszystkimi normami, tak zwanymi unijnymi, jak również gdzie będą w innych krajach, w Emiratach Arabskich, czy w innych krajach na całym świecie. Jak na razie do Emiratów produkcja wagonów do testów jest w Mińsku Białoruskim. To są realne zdjęcia tras do testów unibusów, unikarów. Niżej tu jest do testów na transport, bo nie tylko pasażerski mamy transport, jak również mamy transport towarowy do sypkich materiałów. Piękny widok, trasa, gdzie testujemy unibusa naszego. O, przeskoczyło. Tak to właśnie jest na sztywnej konstrukcji. Na dole jest jedna płyta do 150, a u góry nasz piękny pojazd do 500 na godzinę. Będąc w 2019 roku, rok temu na InnoTransie, gdzie miałem możliwość zobaczyć i przejechać się takim wagonem. No obecnie nie ma możliwości ze względu na obecną sytuację na świecie. Nie ma możliwości organizacji ekofestiwalu w Mińsku Białoruskim. Marina Horce, ale jest tutaj kolega taką podsunął myśl, bo jadąc do Marina Horty, żeby się przyjechać, są koszty, to teraz te koszty za te koszty, które byśmy ponieśli jadąc, możemy wykupić sobie pakiet, jednocześnie sobie pomóc, bo będziemy mieli dodatkowe akcje czy udziały i firmie pomożemy, zwiększając finansowanie naszych projektów. To są targi w Berlinie. Był wystawiony nasz unibus, który osiąga prędkość 500 na godzinę na targach w 2018 roku. Był jednym z niesamowitych, jako wystawa transportowa. Każdy był zachwycony czymś tak pięknym. Tak to wygląda w środku. Mercedes wśród transportu. Można powiedzieć, że Mercedes jest, mało powiedziane, to jest klasa sama w sobie. Tu, jak byliśmy w Marina Horce w 2019 roku z moim serdecznym kolegą Januszem Tomczakiem, z tyłu małżeństwo z Rosji, Andrzej i Valentina, bardzo sympatyczni. Tak wygląda w środku pojazd do 500 na godzinę unibus. No piękna sprawa. Tu jesteśmy przed tym pojazdem. Jeden pojazd był na Kratownicy, tak jak wcześniej widzieliśmy, drugi był dostępny dla wszystkich inwestorów, którzy się pojawili z całego świata, mogli wejść, zrobić sobie zdjęcia, tak jak tutaj mamy, tak również ja jestem, Janusz i nasz kolega Mariusz. Jesteśmy przed pojazdem, unibusem, który osiąga, jak mówiłem, już 500 na godzinę. Piękne, coś pięknego. No. Także my możemy być inwestorami w takiej właśnie firmie, która no, na obecną chwilę, moim zdaniem, nie tylko myślę, że to jest poza konkurencją. Jesteśmy tak daleko do przodu, że inni muszą od nas brać przykład. Z nas mogą brać przykład. Tak jak wstępnie mówiłem, targi w 2018 w Berlinie, InnoTrans, tak jak widać, można popatrzeć na to zdjęcie, wszyscy biegną zobaczyć właśnie ten piękny model pojazdu 500 na godzinę, czyli omijają wszystko, a każdy pokazuje, gdzie właśnie jest nasz pojazd. Cały świat dąży do tego, żeby wprowadzać ekologię do swoich pojazdów. Dlatego są teraz samochody ekologiczne na prąd, ale wszystko to jest powiązane z tym, że wytwarzając ten prąd również zanieczyszczamy środowisko i dajemy właśnie, nie ma takiej możliwości, jak daje właśnie firma Skyway, gdzie nasz transport jest ekologiczny, nie wytwarzany z energii elektrycznej. Teraz wszystkie w związku z naszą wielką tak jakby pandemią, wszystkie firmy mają problemy. Tak, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że sytuacja ekonomiczna na świecie jest, no trochę się interesuję tym, bo jestem ponad 20 lat w inwestycjach. W 93 krajach, 93% krajów jest stagnacja, nawet można powiedzieć, że jest sytuacja no, bardzo ciężka. To jest gorsza depresja, można powiedzieć, niż był krach w Ameryce, wielki krach w Ameryce. Dlatego ceny nie tylko tam środków i każda firma dąży, żeby podnieść swój prestiż, podnieść możliwości zakupowe. Każda firma samochodowa tworzy ekologiczne samochody. A nasz transport i tak pobija wszelkie transporty pod względem ekonomicznym, jeżeli chodzi o wytworzenie, zaraz będę tam w kolejnych slajdach opowiadał, ale jeżeli chodzi o prędkość, o cenę, to jesteśmy na obecną chwilę bezkonkurencyjni pod tym względem. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, taka firma jak Amazon, która jest firmą przesyłkową, można powiedzieć, kupiła ostatnio, właśnie wyczytałem, za 1,2 mld taksówki, żeby przewozić swoje towary. Jak Państwo myślą, jeżeli zobaczą taki potencjał firmy SWC Skyway, czy taka korporacja, czy taki wielki ten nie zainwestuje w naszą firmę? No myślę i nawet uważam, że firma, te wielkie korporacje, które mają pieniądze i zainwestują, bo to jest szybkość, bezpieczeństwo, no i wiadomo, że każdy właściciel, każda firma patrzy na zyski, a tu będą zyski. A my możemy być udziałowcami tych zysków, bo jeżeli firma się rozwija, my mając udziały mamy dywidendy i zwiększa się wartość naszych udziałów. Także tutaj w tym względzie możemy skorzystać z tej okazji, tak jak wcześniej mówiłem, jest ta promocja, jeszcze trwa 35 dni i możemy z tej promocji skorzystać, mając udziały w firmie SWC. Jak to wygląda i dlaczego firma SWC ma możliwości tak wielkie i dlaczego jest to transport strunowy? Tak jak tu widzimy w przekroju tej główki szyny zatopione są w korpusie, w betonie są struny, które są naprężane, dlatego to jest tak zwany transport strunowy. Wzmacniacz struny, który jest wypełniony specjalną masą, która ma patent, wzmocnione ściany, pochłania hałas. Myślę, że każdy jadąc obecnie transportem kolejowym słyszał hałas, stukot. W naszych unibusach, jeżeli poruszamy się, jest cicho, bezpiecznie. Można, nie tak jak na kolei, że cały czas jest stukot, swoich myśli nie słyszy. Tutaj jest komfort jazdy niesamowity. I tu też właśnie bijemy konkurencję pod tym względem. Mamy trzy tak jakby firma ma trzy możliwości naciągnięcia tych drutów. To jest sztywny, półsztywny i uginający się. Tu jest schemat, a po drugiej stronie właśnie jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, w kratownica, na której poruszać się może u góry pojazd i na dole. Uginający się, tutaj też mamy schemat po prawej stronie, jak będzie wyglądało to w rzeczywistości. Pełne wykorzystanie. W każdych warunkach można budować naszą trasę, niezależnie czy to będą góry, czy inne ukształtowania terenów. Nasz transport jest do tego przystosowany, a wręcz spełnia te wszystkie normy do budowy szybkich, bezpiecznych w każdym terenie i ekologicznych tras do poruszania się po całym świecie. Tak, to właśnie to jest jeszcze fotomontaż, ale w przyszłości właśnie tak będą wyglądały transport, tak będzie wyglądał transport w mieście, na przykład tu jest przekazany przez przeprawa przez rzekę. A tu już jest realne zdjęcie z Marina Horki. Wagon, który się porusza właśnie po szynie. I tutaj mamy koło silnikowe, napędowe i system przeciwwykolejeniu, który spełnia te wszystkie normy. Żeby to wszystko pracowało, to musi mieć bezpieczeństwo, tak jak mówiłem. I to jest w naszym przypadku firmy jest na najwyższym poziomie. Motor cichy, system przeciwwykoleniowy, i to wszystko spełnia normy, tak jak było pokazane, wszystko ma ucertyfikowane na całym świecie. Silnik do pojazdu jest cichy, wykonany z najlepszych materiałów. Teraz ostatnio był wykonywany pod względem bezpieczeństwa, spełniający najwyższe wymogi, które są obecnie wdrażane w naszej firmie. Takie koło motorowe z silnikiem, tutaj ostatnio było wprowadzane do 200, nie wiem, ja nie jestem inżynierem, 200 kW do 150 km może rozpędzić 10 ton, taką maszynę 10-tonową. Także tu jest wykorzystane, nasza technologia jest bardzo dobrze wykorzystywana w tym względzie. I co jest bardzo ważne, jest to aerodynamiczny współczynnik oporu. Skąd się to bierze? Mamy tutaj pojazd silnikowy, tak zwany samochód i nasz pojazd unibus, który osiąga do 500 km na godzinę. Jest to efekt aerodynamiczny, gdzie tu mamy współczynnik 0,4, a tu 0,65. Czyli to jest, jeżeli podniesiemy transport, tak jak nasz inżynier i twórca Antoni Junicki powiedział, że jeżeli podniesiemy transport na drugi poziom, aby pozbyć się efektu tak zwanego powietrznego, to można powiedzieć, który właśnie tworzy się pod jezdnią, podnosimy właśnie nad ziemią, wtedy aerodynamika będzie 2,5 raza lepsza. I to widać właśnie przy wyliczeniach. Tu jest C104, a tu mamy C0065. Jak to wygląda jeszcze pod względem przewozu i paliwa? Jeżeli weźmiemy, że w Unikarze 14 osób i przy prędkości 100 km na godzinę będzie to zużywać tylko 0,12 kg na 100 km. Jest to bardzo mało. 500 na godzinę jest 0,93, czyli niecały litr paliwa na 100 km, jeżeli to przeliczymy na paliwo. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik, który jest mówię, nieosiągalny dla innych firm. Na tym slajdzie widzimy porównanie, tak jak mówiłem, porównanie innych transportów obecnie używanych na świecie, czy to jest tramwaj, samochód, lotnictwo, metro, kolejka linowa, kolej żelazna. I tu na zielono jest porównanie naszej firmy Skyway Community, czyli SWC. Pod względem nakładów inwestycyjnych jesteśmy nie do pobicia. Jest koszt operacyjny wszystkich, też również jesteśmy pod tym względem najtańsi. Zużycie energii najmniejsze jest. Przepustowość. Przepustowość jest bardzo duża, bo jeżeli połączymy nasz transport, to jesteśmy w stanie na obecną chwilę przewieźć 10 tysięcy osób w przeciągu godziny. To jest bardzo, bardzo dużo. Żadna firma nie jest w stanie na obecną chwilę przewieźć, i to ekologicznie, gdzie teraz mówię, wszystko idzie w kierunku ekologii. zanieczyszczenie środowiska jest najmniejszym, mamy ekologiczny napęd. Wskaźnik wypadków przy transporcie. Wiadomo, że coś może być, ale jesteśmy najmniej, jeżeli chodzi o wypadki przy transporcie, przy obliczeniach. Czyli wszystkie współczynniki, które były zagrożeniem w naszej firmie, są I'm plus, czyli na plus, wszystkie są na plus. Każdy współczynnik mamy najmniejszy, jeżeli chodzi o porównanie innych transportów obecnie używanych na świecie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Anatolij Eduardowicz w jednym z wywiadów powiedział, że transport wspólnoty jest 7 razy bardziej wydajny niż samochód elektryczny oferowany przez współczesne firmy transportowe. Jest to niesamowite. Jeżeli weźmiemy, ktoś się interesuje Formułą 1, to jak już mówiłem, że o aerodynamice, to transport strunowy jest bardziej aerodynamiczny niż Bugatti, na przykład osiąga prędkości przy 400 km na godzinę. Ma lepszy współczynnik aerodynamiczny. To jest właśnie coś pięknego. Na obecną chwilę są testowane 11 modeli transportu strunowego w firmie, zaczynając od najmniejszych uniwadów, gdzie to są dwuosobowe, gdzie będą podróże w takim uniwadem w parkach, gdzie to jest, można być elektryczne, później unibaki, unikary. Jak również, tak jak już wstępnie mówiłem, firma tworzy transport towarowy, gdzie całe kontenery będą wstawiane na takie, na nasze tutaj unikąty do przewozu transportu. Tu najniżej mamy do transportu sypkiego. To jest i jeszcze... Na obecną chwilę jest tworzone coś unikalnego, można powiedzieć, na rynku. W ogóle nasz transport jest unikalny, ale to jeszcze będzie połączone, co nie było nigdy, nawet się, tak jak mówię, filozofom nie śniło, że można połączyć transport towarowy z pasażerskim na tych samych osiach. Będzie to wszystko jeździło do przewozu na przykład 40-tonowych kontenerów i do przewozu 200 pasażerów. Ładunku kontenerowego połączone właśnie z przewozem osób. To jest na obecną chwilę niesamowite. No to jest najnowsza właśnie taki jakby informacja od firmy, że będzie to połączona ta technologia transportowa i pasażerska w jednym. I to jest, nad tym są wykonywane prace. Tak to będzie, to jest fotomontaż, a tak będzie wyglądało w rzeczywistości już niedługiej. To towarowy, nasz transport sypki może być wpuszczony do 15 km w morze, gdzie można odbierać materiały sypkie ze statków i do przewozu dalej na ląd. To jest fotomontaż. Tak to właśnie będzie w przyszłości wyglądał transport szybki do 500 na godzinę, czy transport miejski do 150 na godzinę. Każdy chce wygody, komfortu i żeby było tanio. I to wszystko firma Skyway będzie miała w swoim tam jakby swojej ofercie cenowej. Bo to będzie tani, tak jak tu było pokazane na tamtych slajdach, tani transport dostępny dla wszystkich, gdzie obecnie jest pandemia, gdzie na przykład poruszamy się poruszamy się nawet na lotniskach, były zamknięte, a w naszym przypadku firma, jeżeli będziemy mieli to budowane trasy, tutaj nie ma takich zagrożeń, gdzie musimy odprawy, tutaj wsiadamy i podróżujemy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że szybkość budowania trasy, na przykład z Mińska Białoruskiego zostało wyliczone przy tej prędkości, to z Mińska Białoruskiego do Moskwy będzie się jechało naszym transportem 1,5 do 2 godzin, 800 km. To nie trzeba wsiadać w samolot i lecieć. Wsiadamy w nasz transport i podróżujemy komfortowo, wygodnie, najważniejsze i tanio. I w tym wszystkim każdy może mieć udział. Jeżeli ktoś tu jeszcze nie posiada akcji, to jest taka możliwość zakupu jeszcze po promocyjnej cenie do końca wakacji, czyli zostało jeszcze 35 dni. To jest podsumowanie. Co nasz transport, jaki jest i co spełnia? Czy jest innowacyjny? Wszystko tak jest nad ziemią, czyli jest bezkolizyjny. Wysoka prędkość osiągalna do 500 na godzinę, w przyszłości jeszcze będzie szybszy. Są już projekty do 1200, ale skupmy się na 500. Obecnie bezpieczny, wydajny, łatwo integralny i co najważniejsze, przyjazny dla środowiska. W obecnych czasach jest to bardzo dużo, bo wszystko idzie w tym kierunku, żeby wszystko było ekologiczne i każda firma dąży do tego, żeby wprowadzać w swoich działach ekologię. I to już nie jest nie do odwrócenia na obecną chwilę, żebyśmy coś po sobie zostawili na ziemi. To jest wprowadzane właśnie ekologia. Tak jak już z ciekawostek, jeden z kandydatów na prezydenta, Joe Biden, powiedział, że duże środki zostaną przeznaczone właśnie na zmiany klimatyczne w sektorze właśnie pojazdów elektrycznych i pojazdów nad ziemią. To świadczy o tym, że to już w tym przypadku to już jest na świecie, nie jest po prostu, ten trend nie zostanie odwrócony, a wręcz jest tutaj promowany, nie tylko właśnie w Europie jest, jak zostało powiedziane przez prezesa Europejskiego znowu Banku Centralnego, pana Lagarda, taka wypowiedź znalazłem, powiedział, że gospodarka się zmienia i będzie wszystko inwestowane w ekologię i w transport, który jest tańszy i jest ekologiczny. I to wszystko spełnia właśnie firma transportowa Skyway. My wchodzimy w te trendy bardzo dobrze, spełniamy właśnie te wszystkie plusy, czyli jesteśmy przyjazne dla środowiska, łatwo integralne, bezpieczny i wydajny, wysoka prędkość nad ziemią, innowacyjny, czyli to jest wszystko to, co obecnie jest na fali. Oprócz transportu firma bardzo, tak jak już było mowa, że jest ekologiczna, stawiamy na miasta linearne, czyli wszystko w zieleń, gleba, mikroelementy, które są produkowane, żeby jak najzdrowsza była żywność. Czyli u góry podróżujemy, na dole zieleń. Tak będzie w przyszłości wyglądał świat. Miejmy nadzieję, że tak będzie i tego właśnie wszystkim życzę, żebyśmy tak podróżowali i tak to, żeby transport na świecie wyglądał i my, żebyśmy byli udziałowcami w tym właśnie, w takiej właśnie firmie. To już jest Marina Horka, zdjęcia aktualne, tak są właśnie testowane unikary, unibusy. Tutaj powiem, jak możemy i skąd się wzięło, jak możemy być uczestnikami tych wszystkich zmian, żeby być tak jakby od środka. Każdy musi z inwestorów, i ja też to odpowiedziałem, dlaczego chcę tu zainwestować, dlaczego wszedłem w tą firmę, dlaczego jestem tutaj czynnym inwestorem, propaguję tą ideę, którą uważam, że ja tutaj jestem osobą, która czuje tą, bo byłem tam, przyjechałem i każdy, który będzie możliwość wyjazdu do takiego Mariny Horkę, żeby przejechać się tym, poczuć jak wielką sprawą jest właśnie budowa i transport strunowa Anatolija Eduardowicza Skyway. Już mówiłem, że 40 lat temu, już w 1978 roku Anatolij Junicki miał taką wizję, żeby była rozwój technologii. Dopiero w 2014 zostało powołane coś takiego jak crowdfunding, czyli zrzutka społecznościowa, to tak krótko można mówić, każdy mógł zainwestować i zostało to podzielone na 15 etapów. Na początku wiadomo było inny współczynnik, bo to było tylko na papierze i były największe możliwości, ale teraz jest 14 etap, został nam tylko 15 i jest, jakbyśmy się cofnęli do etapu, można powiedzieć nawet 8 z naszym współczynnikiem, gdzie to było tylko właśnie, tu jest 2014, ja wszedłem do firmy jak już mówiłem, w 2017 roku, zostałem inwestorem i partnerem, który propaguje tą firmę na obecne stanie. Jesteśmy w 14, jak już mówię, etapie i możemy zakupić te udziały. Tak to wygląda po zarejestrowaniu na stronie. Pakiety akcyjne i inwestowanie na raty. Są różne pakiety. InnoTrans, jak widzimy tutaj za $1000 mamy 33 000 udziałów. Jeżeli to wykupimy następny 1000, mamy współczynnik 38, czyli mamy 38 000. Za trzeci 1000, jeżeli wpłacimy, to mamy 47 000. Szybki start, to jest 18 000 udziałów przy współczynniku 27,30, czyli za $600 mamy 18 000 akcji. Jeżeli to weźmiemy maluszka, ktoś może kupić dla rodzic czy dziadek dla wnuczka. Tutaj mamy dyskonto 31,34, 19 000 udziałów, student za $1350 na 9 miesięcy 46 000 udziałów. Jeżeli porównamy naszą promocję, którą daje nam firma obecna na pandemii, to tutaj jeżeli jest za $1350 46 000, to my teraz mamy za $1200 mamy 108 000, zaraz będzie dalej tutaj pokazane na slajdzie, jeszcze przypomnę. Tutaj dla dużych inwestorów, którzy chcieliby zakupić duże pakiety, czyli za $150 000 mamy 8,5 miliona, czyli tu jest dyskonto 57. To tak jak teraz jest dyskonto właśnie promocyjne 60. Premium za 100 000 mamy 5 400 000 i tak dalej. $50 000 mamy 2 600 000. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że firma gwarantuje nam udziały po dolarze, to można śmiało przeliczyć i zobaczyć, jakie tu są pieniądze za nasze udziały. Plany ratalne, możemy to robić sobie na raty. 2,5 miliona udziałów to jest przy wpłacie na 10 miesięcy po 5 000. Plan ratalny 25, 1 200 000 udziałów, dyskonto po 2 500 i tak w dół dochodzimy do najmniejszego pakietu. Obecnie, jeżeli by nie było promocji, to jest po $25. Także mówię, tutaj firma daje taką możliwość dla każdego. bo każdy może tutaj być udziałowcem i inwestorem w naszej firmie, bo już za $25 możemy mieć najmniejszy pakiet i później udziały w całej firmie Skyway. Z naszych tutaj udziałów będą wypłacane dywidendy. Wiadomo, że im więcej mamy udziałów, czyli później to będą akcje, tym będą wyższe współczynniki dywidend. Promocja inwestycyjna, jeszcze raz przypomnę, to jest 1,50, 1,90. Jest to wprowadzone w związku z obecną sytuacją na świecie, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli zmieni się, wyjdzie duży inwestor, to może być ta promocja skrócona. Także korzystajmy z możliwości, które są obecnie dostępne w naszej firmie. Najważniejsze, jeszcze raz przypomnę, przy wpłacie $50 przez rok to mamy 12 rat, daje to nam $600, mamy 28 tysięcy udziałów. Przy wpłacie $100 przez rok mamy 1200 udziałów, daje to nam 108 tysięcy udziałów, czyli 1 do 90. Każdemu polecam pakiet za $100, bo wtedy mamy, tak jakbyśmy mieli przy wpłacie, tak jak wcześniej było mowa, prawie musielibyśmy wpłacić, jakby nie było promocji, 150 tysięcy dolarów, żeby mieć takie dyskonto. My teraz przy wpłacie $100 mamy dyskonto 1,90, tylko najważniejsze, przypominam, jest to progresywne dyskonto, czyli musimy w terminie wpłacać nasze raty, bo jak widzimy tutaj rośnie to z miesiąca na miesiąc, gdzie przy zamknięciu całego pakietu dostajemy tutaj na $100 1,90, a na $50 mamy po 12 miesiącach dyskonto 1,50 i 28 tysięcy. Jeżeli się spóźnimy z ratą, tutaj nie ma czegoś takiego, że spóźnimy się i wrócimy do naszego pakietu. Nie, jeżeli 7 miesięcy płacimy, a w 8 miesiącu spóźnimy się, dostajemy na dyskoncie 1,28. Czyli tu nic nie przepada, tylko że nie będziemy mieli końcowego dyskonta 1,50. Firma idzie z duchem czasu, jak ja mówię, tu jest wprowadzane, można ściągnąć jako inwestor na mobilną aplikację, można ściągnąć mobilną aplikację do telefonu, gdzie mamy dostęp, już nie musimy jak w każdej chwili dostęp do swojej strony, gdzie możemy właśnie, jeżeli mamy raty, to zakupić spłacić ratę, zobaczyć jakie są aktualności, co się dzieje w firmie, czyli mamy firmę tak jakby wszystko w telefonie. To jest wdrażane, każdemu, kto jest inwestorem, polecam, ja już to ściągnąłem na telefon, jest bardzo wygodne, czytelne, i tutaj możemy wszystko mieć tak jakby pod ręką, no dosłownie pod ręką, bo wchodzimy w telefon i możemy na bieżąco, bo co tydzień są takie newsy w firmie, co się dzieje, jakie są postępy w pracach, co się dzieje na przykład w Szardży, jakie są budowy, jakie są testy, co zostało zrobione. Co tydzień mamy w piątek mamy takiego newsa, gdzie firma tak jakby dzieli się z tym, co zostało wykonane w firmie. To jest bardzo, polecam każdemu, bo to jest bardzo wygodne. Tutaj jesteśmy na szkoleniu w Dubaju, byliśmy jako pierwsza grupa na świecie, gdzie mieliśmy okazję być w Szardży. No wtedy to jeszcze dopiero pierwsze były słupy postawione do testu wagonów. I tutaj na Burj Khalifa po prawej stronie jechałem, no skrzydła rosną, jak się widzi taką firmę, takie możliwości, które daje nam firma. żeby każdy mógł z niego skorzystać, to musimy sobie odpowiedzieć, po co my co chcemy zrobić i dlaczego, Dlaczego chcemy to tutaj zainwestować, jeżeli jesteśmy zdecydowani, proszę zgłosić się do swoich osób, które zostały zaproszone. Wszystko dalej pokierują. Bardzo prosta jest rejestracja, później zakup i możemy być uczestnikami, inwestorami w firmie SkyWorld Community. Tak jak to Zig Ziglar powiedział, połowa osiągniętego celu to jego prawidłowe wyznaczenie. Jeżeli prowadzimy to w życie, mamy sukces. Także ja ze swojej strony dziękuję bardzo, życzę miłego wieczoru, dobrych przemyśleń, dobrych inwestycji. Ich wszystkich chciałbym widzieć w naszej firmie, bo naprawdę warto i opłaci się, jak to mój kolega mówi. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru. Jeszcze nadmienię, że następny webinar będę prowadził w sierpniu. Następne możliwości, które będą przekazywane w firmie, chciałbym się z Państwem podzielić. Jeżeli nic nie wypadnie, bo to różnie bywa, a myślę, że będzie dobrze, to zapraszam w sierpniu. Dokładnie to będzie 11 sierpnia. Do widzenia i miłego wieczoru.